Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w nietypowym odcinku. Mianowicie jest to Need for Speed Hot Pursuit 2010. I nie jestem dzisiaj sam, jest ze mną Enduragon. Przywitaj się. Witam wszystkich. I od razu idziemy na głęboką wodę, już jest pościg i tak dalej. Ogólnie... Żeby nie przynudzać. No. I dlaczego u mnie na kanale nie ma symulatora farmy? Jest to odcinek taki trochę zapchaj dziura, bo mi schopało się nagranie z SF-a 13. I poza tym myślę właśnie nad jakąś serią na multi, gdzie wrzucałbym tam raz kiedyś jakieś odcinki, niekoniecznie z tej samej gry. I myślę, że zaczniemy właśnie tą oto gierką. I musimy dogonić naszego uciekiniera. Tak. No idzie. A jakim autem ty tutaj jedziesz? Tym. O kurde! Najechałem na kolczatkę. Ja jadę Fordem GT policyjnym. Aha. Ja jadę tutaj moim ulubionym autem. Najfajniej mi się podoba i w ogóle bardzo uwielbiam tą markę. Pagani Zenda, dziękuję. Okej. Od razu mówię, wybaczcie za moje lamienie w jeździe, ale nie mam ani kierki, ani pada, cisnę na klawiaturze i to może nie być widowiskowe, ale nic nie poradzę. Zderzenie? No niestety, tak. Wpadł do takich gier, to już jest po prostu ten. To jest... O kurde mać! Norma. Wpadłbym we własną kolczatkę. No widziałem. Okej. Ogólnie tutaj, jak widzicie, są różne takie dodatki pozwalające łapać przeciwnika bez jaj. Własna blokada mnie uwięziła. A tu cię fajnie wykiwałem, bo pojechałem z kurtem. Wiedziałem, że gdzieś tam będzie ta pułapka, znaczy pułapka. Kurde. Ogólnie gierka dość wiekowa już, bo z 2010 roku. Ale no, tak to... obu nam udało się właśnie nabyć i postanowiliśmy trochę nagrać, a na razie ani ja, ani Enduragon nie posiadamy Rivalsa najnowszego, więc niestety... I na razie się tak... nie zamierzam w to zaopatrywać. Za drogie trochę. Ja póki co też. Póki co mam inne wydatki i innych parę rzeczy muszę się zaopatrzyć. I na razie Rivalsa nie będę kupował. Okej. Okay. Ale o Boże, się cieszyłem w tą blokadę. Ale na The Crew czekam i chyba kupię. Tak gdzieś, no ja w sumie na początku, też, bo to ale... będzie MMO. Ja warto w sumie... było... Ja w sumie też czekam, ale nie wiem, czy uda mi się go dość szybko nabyć. Czy tam mówiłeś, że mikrofon chcesz sobie lepszy kupić? No, mikrofon zdecydowanie. W połowie lutego myślę, że uda się go nabyć. I wtedy jakość nagrań będzie dużo lepsza, bo teraz to tak nie bardzo jest. Taki trochę nudy ten... Pościg, chyba za dobre auto wziąłem jak na Forda GT. Nie możesz mnie w ogóle dogonić. Może troszeczkę. Ja też trochę jestem zagadany, więc ciężko mi się skupić. Nie, jakoś muszę popracować nad podzielnością uwagi. Aha. Ale to z czasem powinno przyjść. Będą nowe odcinki, także powinno być coraz lepiej. Mi został tylko IM i kolczatka, więc niestety nie mogę tego zatrzymać. A mi zostało turbo, IM, zagłuszenie i kolce. Wszystko o, po jednym. Kurde. Kolczatka by jedną straciłem na ciebie, ale straciłem. Wykorzystałem bardzo dobrze, bo... Nie, prawdopodobnie wygrasz ten wyścig. No za dobra jest ta czynnika na tego Forda GT. Musiałbyś no, a niestety, bardziej... niestety nie miałem innego auta do wyboru i jest jak jest. No. O kurde mać. O. No. Jeden kilometr, nie zdążę. Nie. Chociaż... O kurde, niewiele brakło. Chciałem już... skrótem pojechać. Ale niestety, nie udało się. Kierowcy no nie udało uciekli. Się. Za dobre auto wziąłem. Troszeczkę. Dobra, kontynuuj.
A teraz może hiper weźmiemy, będzie ciekawiej. No, ja teraz będę ciebie ścigał. Okej. Okay. Wybieramy tryb. Ja się przełączę na kierowcę. Mhm. A ty masz to Bugatti, no nie? Tak. Z tego no, co wiem, to mam. Nie testowałem jeszcze, ale... No to nadzieję, będę miał trochę trudniej. Ale no. Okej. Okay. Dobra. Gotowy? Dobra. Dojedziemy. Dawaj. Ja tu mam tylko CCX, bo policją jakoś nie chce mi się grać. Jest Veyron. Mam nadzieję, że nie będę zbytnio lamił z taką prędkością na mojej klawiaturze, ale to się okaże. Myślę, że nie będzie tak źle. Gra nam już się ładuje. Okej. Okay. Przydałoby się trochę więcej ludzi do tej gry. Tak, no. Nie wiem, jeszcze może po jednym, no nie tak wiesz, jeden gliniarz i jeden jeszcze kierowca, to by było ciekawiej. No, zdecydowanie, ale znalazłeś kogoś, kto ma tą gierkę jeszcze? Nie. No ja też niczego niestety nie mogę znaleźć. Cóż, można by było też się przełączyć na online, ale całkiem online, ale nie wiem, czy nie będzie za duży ruch wtedy. No. Okej, okay. Spróbujemy uciec. Endurogon jest ostatnim gliniarzem. A ten CCX też nie jest taki zły, on też może osiągnąć niezłe prędkości z nitrem. O! Widziałem. Kurwa. Spoko. Wiedziałem, że to się dobrze nie skończy. Ale na szczęście niewiele uszkodzeń. No, Veyron jest wytrzymały. Uff! Dobrze wykorzystane. Niedobrze. Niedobrze. Ale uszkodzenia jeszcze nie są takie złe. Jeszcze szansa, nie ma co skreślać. Jeszcze możemy dać radę. O nie. No nie! Bez przesady! Kompletnie. To jest niestety minus grania na klawiaturze, kurde. Kompletnie tak jak nie. Głupi stałem na środku tej ulicy. Tak. The hell? Chciałem w ciebie wjechać i nagle cię przestawiło. Blokadę drogową powiadasz. Tak. Yes! Aj, kurde. Boże, dlaczego mi się IM włączył? Ach, straciłem nie ma. Ja przez przypadek kolczatkę włączyłem. Ja właśnie chciałem kolczatkę, żebyś nie mógł tak łatwo przejechać przez tą blokadę. IM mi się odpalił. A, weźmiemy helikopter. Ten helikopter to nic tak naprawdę nie daje, bo daje kolczatkę na samym środku. Zawsze i to jest właśnie minus. Mógłby tylko, że dawać... może w niespodziewanym momencie ją wysadzić i wtedy jest już po robocie. Przeważnie tak nie jest. Jak no zakręciło! Nie, tak to nie jest auto do jazdy na klawiaturze. Nie. W ogóle ta gra nie jest dla klawiatury. W ogóle wyścigówki na klawiaturę to jest nie wypał, to jest zły pomysł. Teraz jest masakra. Ten kryterium jak zaczął robić ten sposób, to niestety jest tylko na padzie da się w to grać. Nie wiem, nie próbowałem na padzie grać. A ty skubańcu! A ty. Blokadę drogową powiadasz. Jedziemy. No dawaj. O ty skubańcu! Kurde, nie trafił. Zagłuszenie! Aj. Kurde! Turbo żeś włączył. Nie. Nie? Dawaj. Jest! Demarch. Nie, kurde, ale przynajmniej zdarzyłem cię. Mhm. Jak tam u ciebie życie wygląda? O nie. O, fuck. Ja! A włączyłem już turbo! Kurde!
No, na razie 2-0 dla ciebie. No. Kontynuuj. Ale, ale zdobyłem jedną nagrodę, także. Ja nic. I co tam nowego dostałem? O, IM drugiego poziomu. Hudson Tech. Hudson Tech. Cutting edge aftermarket automotive technology. Using an explosively pumped flux compression generator to fire a military grade electromagnetic blast. A, impulsy dwa razy szybciej wystrzeliwane. No, ale szkoda, że tego nie można pominąć. Się no. Niestety materiał, znaczy materiał, no, marnuje się po prostu czas. Przez to. 20 minut to i tak go dość dużo idzie, 20-25 minut i tak dość dużo idzie na tym zmieścić. No. Dobra. Nawet nie wiem, czy to zdążę dzisiaj jeszcze przesłać. Ja to nie mam mowy. Nie wiem, czy w ogóle zdążę to zmontować dzisiaj. Dla ścisłości nagrywamy to w niedzielę. Więc podejrzewam, że u mnie na kanale to się pojawi dopiero poniedziałek, późnym wieczorem. Ja dzisiaj odpalę w nocy upload i może jakoś zdąży się ten. Ja nie. Znaczy nie, no na pewno w poniedziałek to będzie, bo ten gdzieś tak o północy dopiero puszczę. Dobra, to rozpoczniemy grę. Teraz znowu wziąłem egzotyczne. Wezmę jakieś słabsze auto. No. A nie, bo ja mam tylko Forda, bo znowu... A dobra, to policją poradzę. No to jakie ten... Do ilu ten twój Ford wyciąga, to ja się dopasuję. A wiesz co chcesz? Tak mówisz? No. Co my tu mamy? Reventon. Ooo. Dobre auto, dobra. Przetestujemy Reventona. Ja miałem próbę czasem super Veloce. Boże, jakie to auto jest zajebiste. Tak dobrze skręca. Tutaj wszystkie auta są epickie. Trzeba tylko nimi dobrze umieć sterować. No. A to niestety w przypadku niektórych jest wręcz niemożliwe. Okej. Okay. Gra nam się ładuje. I jedziemy. Liczę, że uda mi się wreszcie wygrać. Tak. Liczę na to. Ale to auto wygląda epicko. No, Reventon jeden z najładniejszych tych Lamborghini. I te ruchome... Właśnie... Aj kurde! I te ruchome boki, prawie miałem kolizję. Ach, te jego dźwięki cudowne! Kurde... Jest! Blokada drogowa, powiadasz. Aj kurde! Aaa, przechytrzyłem cię! Lekko. Okej. Okay. Helikopter. No, muszę zmarnować, bo ten helikopter i tak jest słaby. Kurczę. Okej. Okay. Kurczę. A, słyszałem, że zmarnowałeś kolczatkę. Tak, najlepszą broń. No, kolczatka jest epicka. Tylko trzeba w odpowiednim momencie umieć ją wyrzucić. Mhm. A na kierowcy mam odblokowane już podwójne kolczatki, tak więc... Kurczę! O, super, wjechałem jeszcze we własną. Kurde, zużyłem IM. Wow. Co? Co? Co jest? Co to miało być? Nie wiem. Chyba się zatrzymałeś i dlatego. Bez jaj, 3-0. Żądam rewanżu. Tymi samymi autami. Dobra, zobaczymy, jakie auto w ogóle odblokowałem. Aston Martin DBS. Okej. Okay. Aha, ogólnie macie dwie perspektywy. Moją i Enduragoma. Ja podrzucę link do kanału Enduragoma właśnie, żebyście mogli sobie obejrzeć. Ewentualnie, zobaczymy, ile to będzie ważyło. Ewentualnie podrzuci mi swoje wideo. I wrzucę tam jakieś miniaturkę na swój klip czy coś takiego, ale to zależy od wagi, bo nasze internety cudownej prędkości niestety nie posiadają. Tak. To moje ulubione 5 megabitów na sekundę. To moje ulubione półtora. To jest coś cudownego. Upload mam tylko pół mega. No więc... ja mam upload 0,07. No to masz trochę lepszy chyba. No. Ale nie ukrywam, że upload minimum 2 by się przydał, żeby jakieś live'y też ogarnąć coś takiego. Ja właśnie w marcu zmieniałem na 10 megabitów chyba
No co prawda to no nie jest jakaś wielka ten szybkość, ale na razie powinno wystarczyć. No, do jakichś specjalnych wymagań, jeśli ktoś nie ma, to spokojnie wystarczy. Kurde. O kurde, ale chciałem. Ale się wpakowałem. Jeszcze chciałem kolczatkę wyrzucić, a się okazało, że jest niezaładowana. Kurczę, trochę błąd zrobiłem, bo... Kurde. Znaleziono skrót. No u mnie też. Chociaż nie wiem, chwilę wjechałem tylko na niego. Tą blokadę to tak trochę źle rozstawiłem, bo... Na tym, na autostradzie, ale i tak uderzyłeś nią. No, uderzyłem, ale tylko bokiem trochę, bo... Widziałem, że tam też kolczatkę wyrzuciłeś, no. udało mi się ją ominąć na szczęście. Już nie mam kolczatek. Ja mam dwie jeszcze. Kurde! A nie, nie wjadę w nią, nie ma mowy. Chciałem ciebie w nią wepchnąć, ale... Serio? No co jest? Na mnie skur... No weź jaj! Byłeś za blisko i ja mnie chciał zadziałać. A no to jest głupie właśnie. W rajwalsie chyba już tak nie ma. Widzę, że się opona sypie. Posypała znaczy się. Nie, to zderzak się sypie. Aha. Już myślałem. Tak, jadę bez opony. Takie coś to tylko w rajwalsie. O kurde, się wpieprzę własną. Błagam, nabierz go, błagam! Ja! O! Ja, kurczę, za szybko przyjechałem. Zużyłem jedną kolczatkę. No, widziałem. Widzę, że wzywasz blokadę. Tak. Zostało mi na szczęście jedno zagłuszenie w razie czegoś. Po co ja się zatrzymuję? Powinieneś uciekać. No właśnie. Ja nie policjant, że mam się zatrzymywać i łapać ściganego. Co ja? Dobra, zgłuszenie, no tak. To... Jest! Jak się szybko rozłożyła. Jest! Cudownie. Oto zostało mi tylko turbo. Ciśniemy! O kurde, zaraz będzie ostry zakręt! O nie, błagam, nie. Idealne turbo, plus 100. Zdążyło się wyłączyć, zanim wjechałem zakręt. I nie mam żadnych dodatkowych funkcji przeszkody, już niestety. Ja mam tylko jeden IM. Ale epicki drift. Okej. Już 10 km do mety niecałe. I nie dam się złapać tym razem. Nie ma mowy. Gdzie teraz? Prosto. Dzięki, że mówisz. Spoko. Kurczę, się wpieprzyłem. No, to już chyba teraz po robocie. No nie, no jeszcze żyję, ale... Kurde, ale jesteś daleko. Ale cisnę na maksa! Ten Reventon jest epicki. No. O nie! Ale super veloce jeszcze jest dobre. Bardzo dobrze skręca. Nie jest jakiś typ. Chętnie bym się nim przejechał, ale chyba nie mam odblokowanego jeszcze. Nie, to jest właśnie lepsze od tego Reventona. Zawracam. Dobra, już jestem. O nie. O, fuck. No znowu! Nie, dzisiaj to jest totalna porażka. Coś ci nie idzie dzisiaj. Totalnie. Nie to co kilka dni wstecz. Ale przynajmniej mam nowe nagrody. Ja też mam nową nagrodę właśnie. Nowy pojazd, ciekawie jaki. Oj, mój telefon, ktoś tam jakieś powiadomienie. No i no, a to znowu jakąś technologię odblokowałem. Podwójna kolczatka chyba. Znaczy nie,
Nie, podwójna kolczatka chyba później jest. Nie, jest po prostu szersza. 50% szersza, 30% dłuższa. Dopiero chyba na trzecim poziomie będziesz miał dwie kolczatki. Nowy samochód. Porsche 911 Targa 4S. Całkowicie nowy. Okej, okay. To co, może jeszcze jedną rundkę? No, jeden chyba wyścig z nam został. Dobra, i kończymy. A może teraz taki zwykły wyścig, Bugatti Veyron? No, spoczko. To zmieni no, ten. Będzie teraz przynajmniej ten, no, porówno. Tam i da show. A show, a co? Nieważne. Zawody zaczną się za 20 sekund. No niestety trzeba to odczekać. Nawet jeżeli wszyscy wybiorą, to i tak to trzeba odczekać. Troszkę bez sensu, ale... No. Powinna być opcja, że jak ten gotowy i jeśli wszyscy są gotowi, to od razu startuje. No startuję. Właśnie. Okej. Okay. I zaczynamy. A, jeszcze ładowanie. Ale ładna mapka się zapowiada z tego, co widzę. Śnieżna. Górskie klimaty. Okej. Okay. No, długo jeszcze? O. To ciśniemy. No ciekawe, czy chociaż teraz uda mi się wygrać. Ale gram na klawiaturze, więc podejrzewam, że nie. Okej. Okay. Ale tym Need for Speed naprawdę fajnie wygląda, jak się ten spoiler zaraz wysunie. No. Już się wysuwa właśnie. Kurde, jedziesz tu za mną i ja chciałem właśnie kolczatkę wysunąć. To sorry, taki ten ramin się tutaj wcisnąłem. O kurde. Kamin, o nie! Kamień milowy normalnie się dostaje za kraksy. No, ciekawe nagrody za... Nagroda za kraksę. No. I tak wiesz, 5000 punktów notowań. To ja naprawdę teraz Need for Speed poszło strasznie w te punkty, żeby zdobywać w te. No co ty nowe... robisz? Żeby zdobywać nowe auta i nimi tylko jeździć, nic więcej. A tak ten, pytając, jaki był twój ulubiony Need for Speed? Carbon. Carbon? Carbon i Underground 2. Mi się Carbon aż tak nie podobał, nie wiem, jak ten model jazdy mi coś nie pasował. Moim ulubionym jest MW, ale ten stary. Ten z 2005 roku. Stary Most Wanted. No. Niestety nie grałem. Jakoś tak zeszło. A w Carbona grałem już dość dawno temu. Także też już czasy trochę. Jeszcze na starym komputerze. A teraz nowy sprzęt, nowe gry. Let's Play i tak dalej. No dużo się zmieniło. I to wszystko dzięki jej komputerowi. Komputer zmienia życie. No, ale wiedział. Ale tym Veyronem się ciężko ten skręca. No, na klawiaturze to już w ogóle. I coś czuję, że będzie, że ograsz mnie 5-0 dzisiaj. No, drodzy widzowie, jeśli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. Chętnie nagramy jakiś drugi odcineczek z tej gierki lub jakiejś innej. Niekoniecznie nawet wyścigowej. Wszystko zależy od was i od tego, czy będziecie chcieli odcinki z naszym udziałem. I od tego, czy będę posiadał tą grę. No. Ej, ale moglibyśmy też właśnie organizować coś takiego, że po prostu wybieramy tam kilku twoich widzów, którzy się zgłoszą i mają tą grę. Byśmy mogli razem grać, wiesz, tak, nie wiem, sześć jeszcze osób może grać na Hot Pursuit. Wiesz, czterech policjantów i czterech rajdowców. Można by było coś takiego jeszcze zorganizować. No, w sumie nie taki głupi pomysł, ale to by wypadało ogarnąć jakąś serię po prostu z widzami. No. A to by musiała być kolejna osobna seria, u mnie już by było ogrom tych serii na kanale. A jednak chcę, żeby content kanału trzymał się głównie na symulatorach farmy, więc ciężko byłoby no, takie coś wiem, wcisnąć. Wiem. Ogólnie widzowie, tak jak wspominałem, SF14 będzie miało multi, także zapowiada się ostre granie. I jeśli będziecie chcieli ze mną pograć na multi,
To dam znać, bo na razie DLC-go. Multi jeszcze w grze nie ma, ale jeśli będzie, to dam znać. Spytam się, jeśli ktoś będzie chciał pograć, to nie ma problemu. Chętnie pogram i być może także znajdziecie się na jakimś odcinku. Także wszystko do dogadania się. Kwestia. Pewnie. Najlepsza zabawa to z innymi ludźmi. No właśnie. A póki co, że FSF 13 i 14 nie mają multi, a FS 13 jakoś mi nie odpowiada, jeśli chodzi o grę wieloosobową i tak w sumie kanał jest na razie tylko jednoosobowy. Ale powoli będę chciał, żeby także te gierki multiplayerowe się pojawiały. Wszystko zależy od tego, jak tam sytuacja będzie wyglądała z tym wszystkim i od czasu mojego i osób współnagrywających, także na razie jeszcze nic nie obiecuję, ale różnie może być. I mam coraz większą stratę do ciebie. Czy ty mi to wyjaśnisz, dlaczego tak jest? Nie wiem. Klawiatura. Kurde. Klawiatura versus kontroler od Xboxa. Ja pierdzie. To jest różnica. I będzie 5-0, brutalne 5-0. Nawet tu Nitro nic nie daje. Ja właśnie bez Nitra jadę. W ogóle Nitra jeszcze nie użyłem. Kurde, nie. Ponad 13 sekund straty już mam. Ale został 1 km. Okej. Okay. Ty już czekasz na mecie? Tak. Kurde, szkoda, bo liczyłem, że... Nie załączyłem. Ja! Tego nie załączyłem. Brawo! Miałem właśnie mówić o tym. A czy ręcznego? Boże, nie zaliczyło mi ręcznego, tylko tego, wsteczny. I tak właśnie jest 4-1 zamiast 5-0. Tak. Okej. Okay. Ciekawe, czy będę miał jakieś nowe nagrody. Nie, nie mam nic. Ja mam nowy samochód. Lamborghini. Super. Dobra. Lagera. Super Lagera. To by było na tyle w tym odcinku. Tak. Dziękujemy za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze nasz duet w jakiejś gierce zobaczyć. Jeśli tak, proponujcie gierki. Zobaczymy, czy będziemy takie posiadali. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. My się z wami żegnamy. A konkretnie tak. Araulen oraz Enduragon. Cześć!